Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z gry PlayerUnknown's PUBG Mobile na moim kanale. Gramy dzisiaj na mapie Sano, gramy tutaj solóweczkę na kamerze TPP. Jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień, jak i również napiszcie w komentarzu, jaką misówkę najbardziej lubicie na tej mapie, a ja wam przypnę serducho i może wybierzemy sobie jakąś misówkę od was, na którą polecę w kolejnym odcinku. My sobie polecimy dzisiaj ludzie na Paradise'a, w tego PUBG'a troszkę pograłem sobie przed nagraniem i powiem wam, że albo ja jestem jakiś słaby w to, albo... poziom w tej grze tak wzrósł, że ja nikogo nie mogę zabić. Bo też miałem takie coś przed chwilą, że stałem w domku, gdzie nie ma żadnych okien ani niczego, miałem zamknięte drzwi, po czym dostałem headshota od gościa z Kara chyba. Zginąłem przez ścianę, zabity, no i jak dałem sobie spekta tego typa, no to on patrzył się cały czas w niebo, więc albo coś jest tutaj nie tak w tej gierce, coś się popsuło, albo jakoś ten gość miał taki desync duży, że mnie zabił, jak byłem w pomieszczeniu. Nie mam pojęcia, dobra, więc... Kogoś tutaj miałem? Tak bym słyszał kogoś. Więc jest gość. Dobra, zmontowany na szybkości jakiś Dawid. Więc gościa sobie rozwaliliśmy. Tak wydawało mi się, że kogoś słyszę, ale nie byłem pewny. No i dobra, jeden frag jest za nami. Więc mamy załatwionego typa, ładujemy od tego gościa sobie rzeczy, co tam miał ciekawe, jakieś ziemeczki, jakiegoś kałacha. Więc wszystko sobie w siebie pakujemy, QBZ-a, też fajna broń. Ale nie dla nas teraz, spróbujemy tym kałachem pograć, może jakąś snajperkę jeszcze ogarniemy i będziemy na daleko wyciągać, bo ja na blisko w tej grze, moi drodzy, to nic nie zrobię, tak jak teraz przynajmniej, bo to co ci goście wyciągają, to jest masakra. Kolejne ammo. Te domki chyba sprawdzaliśmy już. Brakuje mi kasku, dobra, jest tutaj kask jedynka. Elegancko, kamizelkę jedynkę jakąś mam. Dobra, teoretycznie loot jakiś mamy w miarę dobry. Pogoda też jest ładna na tej mapie, więc będzie widać przeciwników tutaj wyraźnie. Może nie padniemy zaraz, jakiegoś wikołka nie wykręcimy. Więc podchodzimy na Paradise'a, mamy tutaj scope'a 4. Dobra, tutaj tak sobie przerzucamy to. I zobaczymy, jak ta gierka nam się teraz ułoży. Tam jest bagor zrespiony, więc będziemy mieli jakiś pojazd w razie rotate'ów. Strefa jest bardziej na dole mapy, więc tego bootcampa też sobie przyhaczę później. No i dobra, zostało 70 osób w grze, 69 w sumie, bo gramy solóweczki, więc widać dokładnie ile ludzi mamy jeszcze. I teraz zobaczymy, czego się tutaj mogę spodziewać. Jest amunicja do tego kałacha, tam był berylek, ale chyba zostanę przy tym kałachu. Jest kompensator, jest jakieś dodatki, dobra, scope'a sobie też podnoszę. Nie scope'a, tylko Keva dwójkę. Jezu, dawno tego PUBG'a nie nagrywałem i mi się mega tutaj wszystko plącze. Więc tak, wchodzimy tutaj, teoretycznie nikogo nie ma, ale jest Kar. Więc Kara za tą M-kę chętnie zamienię. Amunicję do M-ki mogę wyrzucić teoretycznie. To też, dobra, mamy Kara, mamy kałacha, gramy na amunicję 7.62. Więc zostajemy na tym ammo już teraz i szukamy kolejnych tutaj zdobyczy, nie? Amunicję sobie podniosę, cheekpada podnoszę, adrenalinkę wypijemy. Tam sobie wstrzykniemy do siebie, żeby było tutaj większy speed boost, szybszy movement. Tam nikogo też nie widzę. Ej, tutaj chyba nikogo nie było, taka miejscuła duża, w miarę popularna, ale nie widzę, żeby ktoś tutaj był. Militaryka, tego nam nie trzeba, bo mamy już, mamy, w sumie wszystko mamy już. Kompensator sobie wezmę na pewno. Dobra, słyszę kogoś. Zmontowany kolejny gość. Więc dwa fragi na naszym koncie. Też jakiś taki ten gość był przestrzelony lekko, nie? Widzieliście, jak dziwnie biegał? Gdzieś jakiś taki w ogóle jakby nie ogarnął. Dobra, nie mam pojęcia, ale zmontowany jest gość. Kamizelkę miał trójkę, ale zbiliśmy mu ją na maksa. Tego Jestera fajnego miał, to sobie ten strój wezmę od niego. Dobra, skoło przejść, na Kara zakładamy, czwórkę odkładamy. Nie wiem, czy tutaj ta czwórka nie jest... Jest gość z przodu. Dobra, zmontowany. Nie wiem, czy tutaj ta czwórka nie jest lepsza od tej szóstki. Może przymierzenie ma słabsze, ale działa dużo fajniej. Dobra, biorę z tego gościa backpacka trójkę, jakieś dodatki, M24 w ogóle miał też.
Fajna snajpereczka kolejna, no na... którą mogliśmy sobie przytulić, ale... nie chcemy. Bo jest karek, nie? Gramy karem. Pójdziemy w kierunku teraz... jest gość kolejny. Jest kolejny kolej z przodu. Aj, gdzieś ci ludzie się pojawiają teraz, nie? Tylko wcale się nie zdziwię, jak zaraz dostanę strzała zza drzewa. Takiego całkowicie, wiesz, incognito, nie? Że niby nikogo nie będzie, ale jednak... hedzik wiedzie. Tam już jest, na daleko. To jest ten sam typ. Białe ubranie. Dwa razy skara dostał i nie padł. Trzecia kulka go położyła w końcu, ale... dwa strzały skara to chyba za mało, żeby... sobie z nim poradzić, więc... wytrzymały wariat jakiś, możliwe, że na trójkach był. Jezu, ciężko to idzie strasznie. Niby zmontowaliśmy tych gości, ale to nie były takie łatwe fragi, nie? Tam jest jakiś motorek, więc może z niego skorzystamy. Albo w sumie nie będę korzystał z tych motorków, bo się narazimy też na śmierć. Co ten gość miał? Zbiliśmy mu kevlar w 100%. Ty, jaką sukienkę założyliśmy na siebie. Jezu, jak to wygląda. Gość z sukni, który wszystkich zabija. Nieźle, nie? O, są jakieś strzały z przodu. Też jak gram w tego PUBG mobilnego, moi drodzy, muszę mieć na odwrót słuchawki założone, bo... coś jest z dźwiękiem zepsutego. Więc tak, idziemy tutaj do przodu. Podchodzimy, pełni emocji, bo jakieś strzały były tutaj słyszalne przez nas. I też na radarze widziałem, że coś tam się świeciło w tamtym kierunku, z przodu. Więc dobra, podjeżdżamy, podjeżdżamy, podjeżdżamy. Tu nikogo nie widzę, tutaj też nie. Wyciągnijmy kara. Jest czysto, tam coś jest, patrzcie. Ale nie trafiłem. Dalej nie trafiłem, ej, ciężko z tego kara się strzela. W tej mobilce, dwa razy nietrafiony gość. Dobra, trzeci raz trafiony, ale gdyby on mnie teraz przymierzył, to czuję, że złapałbym heada i bym się wyłożył. Bo gość miał też bodajże jakiegoś kara, był wcelowany już idealnie. No ale się udało, gra nam dała te trzy szanse na przeżycie, no i się udało koniec końców jakoś go wymęczyć. Kolejny strzał z przodu słychać, na tym bootcampie są w środku. On gdzieś kogoś tutaj obczajał, nie? On był w coś wcelowany. Na tej miejscówce, dobra, podnoszę jakieś rzeczy z niego. M24 miał, no ale był na trójkach, no był na trójkach, dobrze patrzyłem. Tutaj miał skopa trójkę, więc troszkę ciężej było mu przycelować, ale prawie, prawie by nas zdjął, jeżeli by strzelił teraz, nie? Gdybym mu pozwolił strzelić, to było duże prawdopodobieństwo, żebyśmy mogli zginąć. Dobra, wchodzimy teraz tutaj na tego bootcampa. Sam środek, tutaj nic ciekawego nie było. Wyłazimy na górę, drzwi zamykamy. I szybka obczajka. Dobra, nie chcę tego widzieć na razie. Tam jest czysto, tam jest też czysto. Tutaj? Tutaj go nie ma. Jest, przebieg tam, przeskoczył, patrzcie, z dachu na dach, nie? Więc to może być naprawdę też prawdziwy gracz, który ładnie rotuje. Podejdę sobie na ten budynek, bo stąd może będę miał bicie tam jakieś. Teoretycznie nikogo nie ma, nie? Tutaj też nie, dobra, otwieramy te drzwi. Na dachu coś jest. No jesteśmy wystawieni mega teraz, nie? Że z każdej strony mogą nas bić, jeżeli ktoś się przyczai. Ale dobra, chcę tego gościa zmontować, nie? Co jest z przodu. Persejda wezmę, skopa trójkę mogę wyrzucić. No teoretycznie czysto jest teraz tutaj, nie? Ten jeden typ gdzieś nam uciekł. Ale nie wiem, czy chce się na niego pakować. Tam czysto, jakieś kroki chyba słyszałem na blisko. Tylko nie wiem, czy to nie były moje kroki. Bo się czasami tak buguje. Dobra, niby czysto. Też tam niby teoretycznie nikogo nie ma, więc biegniemy dalej.
Tego bootcampa dookoła sobie obiegnę i tego gościa zmontuję. On gdzieś mi się wystawi, tylko żebym nie był na openie całkowicie, żebym się mógł gdzieś schować. Bo jak tak będę biegał, wiecie, po otwartym terenie, to łatwo im będzie mnie przymierzyć, nie? No tutaj czysto, tam w oknie. Też nie widzę nikogo. Gdzie ten wariacik się schował, no? Tak ładnie podchodził, podbiegał, pokombinował, ale teraz go nie widzę. Ty w oknach też nie siedzi. Dobra, biegniemy dalej. Gdzieś się rozpłynął chyba. Jeżeli z tyłu słyszycie jakieś sapania czy coś tam, to pies tak właśnie chrapie mocno. Nie zwracajcie na to uwagi, mam nadzieję, że tego za bardzo nie słychać. Dobra, idziemy dalej do przodu. No strzelają się na tym bootcampie, tam było dwóch gości gdzieś. Tutaj czysto. Gdzieś na tych budowlach są goście, ale... Gdzie pochowani? Nie mam pojęcia. Patrzcie, nigdzie ich nie widać. Tutaj też nie. Tu też nie. Przeskanowałem tą miejscówkę troszkę, ale nikogo nie widzę, więc... Na blisko całkowicie do tego bootcampu nie chcę na razie podchodzić. Pobiegajmy troszkę tutaj po openie. Leci zrzut, może ten zrzut sobie podniesiemy. I przytulimy jakieś, wiesz, kamizelki, kaski trójki, nie? Bo kamizelkę mam w sumie, kask trójkę, bo przydałby nam się. Bo jak goście mnie wyciągają tymi headshotami, takimi łatwymi na one-shoty, to może teraz jak podniosę jakiś kask 3, no to uda nam się chwilę przeżyć, nie? Więc podchodzimy tam do przodu, na razie kałachat schowam, żeby szybciej biec. Jezu, jak ten gość wygląda w tej sukience. XD. Okulara, gość sukni. Totalny kozak. Pyk. Gdzie ten zrzucik jest? Bo go nie widzę. Leci, dobra. Już prawie jest przy nas, nie? Już prawie spadł. Więc go zawiniemy zaraz. Jezu. A ta gra wydaje się teraz trudna. Ile mamy fragów? 5. 16 osób grze jeszcze. No parę osób żyje. Parę osóbek tutaj sobie jeszcze żyje. Więc możemy z 5 fragów jeszcze ściągnąć lekko, tylko żeby nas nie ściągnęli szybciej, nie? Wiem, że ktoś jest na bootcampie, bo tam ten gość się nam wystawiał troszkę. Dobra, jesteśmy przy zrzucie. Co jest? Kas 3, dobra. I MK14, nie chcę tego, bo dzisiaj te MK14 mnie zabiło raz, bo z kara mogłem gości wyciągać, ale MK14... To nie zabija na strzała w głowę, nie? I nie zdążyłem podobijać, później mnie goście rozwalili, więc kar wydaje mi się bardziej taki sensowniejszy tutaj. Patrzcie jak gość leży. Patrzcie jak glizda. Pyk! Pyk! Raz dostał. Ej, no teraz go trafić nie mogę, co jest grane? Załadujmy tego kara. Okej, teraz do nas też strzelają, gdzieś z tamtych domków. Tam jest typ jeszcze, dobra, mamy dwóch gości na sobie. No muszę ich po kolei wyczyścić, no. Tego leżącego nie trafiłem, więc troszkę minus dla mnie, dobra, leży. Ale dostał heada, nie? Pewnie się tego nie spodziewał. Więc ja sobie adrenalinkę w siebie wszczyknę. I zaraz będziemy podchodzić tego drugiego typa, co jest tutaj na blisko. Więc pyk, adrenalina. Bandaż. Teraz pasuje tego typa zmontować. Nie mam granatów żadnych, nie? Byśmy najda wrzucili. I moglibyśmy wyjść na łatwym fajcie, nie? A tak? Będziemy mieli gościa, który lubi leżeć w krzakach. Jest tutaj. Dobra. Obity mocno, ale też mi przyładował z czegoś. Więc ja się położę. First aida użyjemy. Na spokojnie go musimy wyklikać. Gość mi naprawdę z czegoś mocnego pociągnął. Więc trzeba uważać. Wiesz, bo sama głowa wystawała i nie trafiliśmy go? Challenge będzie ciężki. Dobra, jest tutaj. Dobra, leży. Udało się tego heada strzelić, ale... No był problem i to nawet duży.
Koniec końców wyszliśmy zwycięsko z tego. Gość mi z Vintoreza chyba przyładował w łeb, ale aż taki damage mi zadał? No dobra. No tego Vintoreza takiego mocnego to się nie spodziewałem. Ale udało się, to ogarnąć. Więc lecimy dalej, moi drodzy, nie śpimy. Strefa będzie na openie ostatnio. Całkowity open, środek krzaków. Więc teraz może uda się ten mecz wygrać, bo grałem dzisiaj, w sumie wam powiem, już z godzinę czasu i żadnego meczu nie udało mi się wyhaczyć. Teraz mamy taki mecz, który jest taki, no, w miarę sensowny jak dla mnie, że troszkę sobie postrzelałem. Ale też widzieliście, no, krzak majstry jest typ na kasku trójce i padł na strzała. Kask trójka i spadł na strzała, no. Mega dziwne, MK14 stamtąd strzela, więc gość zrzut podniósł najprawdopodobniej. Dobra, uciekamy stąd. Ja sobie troszkę ucieknę stamtąd, żeby zobaczyć, co ten typ miał jeszcze ciekawego. Jak miał kask trójkę, to miał kamizelkę też trójkę, o właśnie. Dobra, gdzie to MK14? Jest 10 osób w grze. Fragów kilka mamy, tam jakieś strzały słychać z przodu. Zza strefy, więc... ktoś tu będzie jeszcze? Tak, są tutaj goście przed nami, dobra, dojeżdżamy. Bo są easy fragi, nie? Goście mogą być porozbijani delikatnie. Jest gość tam pod drzewem. Dobra, padł. Zmontowali nam go. Z wektorem gościa i szaleje, nie, więc... jest pod tym kamieniem z przodu, jest, dobra. Zmontowany, 9 frag. Też nie ma co, wiecie, tak biec na pałę, nie? Tylko trzeba na spokojnie zagrywać, bo... poziom w tym PUBG-u naprawdę mega, mega wzrósł. I trzeba teraz uważać, no... na tych przeciwników. Tam jest czysto, tutaj coś jest, nie widzę nikogo. Tam na górce też nie, przy tych domkach też nie. MK14 strzelała z tamtej strony gdzieś, nie? I ta MK14 była z tego zrzutu, przy którym byliśmy. Więc gdzieś w tamtych okolicach powinien być gość. Chyba, że nie wiadomo, gdzie już zrotował, nie? I teraz będziemy go szukać. Mam strzykawkę? Nie mam nic, ale dobrze. O! Przykampił gdzieś w krzaku. Patrzcie tutaj, na gili był i skampił. Dobra, ludzie, 9 fragów zdobyliśmy. 7 pozycja, no jak widzicie, go ściśnie, kolejnego zmontował, więc on tutaj sobie fraguje pięknie. 7 pozycja, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do następnego, cześć wam!